Witamy Cię w czwartym odcinku z cyklu Dziedziczenie spadku. W poprzednich odcinkach przybliżyliśmy Ci takie tematy jak to, co to jest spadek, jakim regulacjom prawnym podlega kwestia dziedziczenia, jakie są zasady dziedziczenia, a także jaka jest kolejność w powoływaniu spadkobierców oraz co wynika z przyjęcia lub odrzucenia spadku. Jako wstęp do tego odcinka można powiedzieć, że spadek może nam się kojarzyć na dwa sposoby. Z jednej strony, myśląc o spadku, możemy pomyśleć o wartości dodanej, czyli otrzymaniu za darmo czegoś od kogoś innego. Z drugiej jednak strony pojawia się obawa, czy wraz ze spadkiem nie będą odpowiadać za zobowiązania spadkodawcy. Czy zatem jest możliwość rozeznania sytuacji finansowej spadkodawcy tak, aby mieć pełną świadomość przed przyjęciem spadku na temat praw i obowiązków z niego wynikających? Inaczej mówiąc, czy możesz przyjąć spadek z ograniczeniem transakcji o znamionach przysłowiowego kota w worku? W tym materiale wideo powiemy o tym, jakie możesz wybrać drogi postępowania spadkowego jako spadkobierca oraz co możesz zrobić, aby nie odziedziczyć długów. Zachęcamy do oglądania. Jak nie odziedziczyć długów? To, czy spadkobierca odziedziczy długi, czy też nie, zależy zasadniczo od samego spadkobiercy. W poprzednim odcinku z cyklu Dziedziczenie spadków mówiliśmy o czterech drogach prowadzących do określonej decyzji spadkowej. Te drogi to zrzeczenie się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy oraz w momencie jego śmierci możliwość przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo całkowite odrzucenie spadku. Jedną z odpowiedzi na pytanie, jak nie odziedziczyć długów, jest rozwiązanie w postaci odrzucenia spadku lub zrzeczenia się jego dziedziczenia. No dobrze, załóżmy jednak, że chcesz przyjąć spadek i jednocześnie chcesz dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć ryzyko odziedziczenia długów. Czy możesz coś zrobić? Po pierwsze, możesz ograniczyć dziedziczenie długów do wysokości otrzymanego majątku, co jest wynikiem przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli w tym scenariuszu nie otrzymałeś majątku, to również nie odpowiadasz za długi spadkodawcy. Co więcej, artykuł 1031 z indeksem 1, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego mówi o tym, że wykaz inwentarza może, ale nie musi złożyć spadkobierca, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. Jednak w głęboko pojętym interesie spadkobierców jest, aby złożyć wykaz inwentarza lub uzyskać spis inwentarza od komornika z uwagi na to, że moment otwarcia spadku to moment otwarcia drogi wierzycielom do dochodzenia roszczeń z tytułu długów spadkowych. Wykaz inwentarza można złożyć u notariusza, który zostaje opatrzony protokołem. Pamiętaj o tym, że będzie pobrana opłata notarialna za wykonaną usługę. Wykaz może zostać złożony również w sądzie spadku. Wówczas obowiązuje specjalny, czterostronicowy wzór wykazu umieszczony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 roku. Wzór wykazu zamieszczony jest również na stronie rządowej gov.pl. Z kolei kwestię spisu inwentarza dokonanego przez komornika reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego w artykule 637 z indeksem 1. Różnica między wykazem inwentarza a spisem inwentarza jest taka, że wykaz jest dokumentem prywatnym, a spis jest dokumentem urzędowym. W obu przypadkach chodzi o wskazanie zarówno majątku spadkodawcy, jak i jego długów. Tak naprawdę
Możliwość złożenia wykazu inwentarza przez spadkobiercę pojawiła się po nowelizacji ustawy z 2015 roku, której celem było ograniczenie kosztów ponoszonych właśnie przez spadkobierców. Jednak przygotowanie spisu inwentarza przez komornika będzie wymagało od Ciebie pokrycia kosztów w postaci opłaty sądowej 100 zł i kosztu komornika 400 zł, plus mogą do tego dojść ewentualnie koszty dodatkowe, na przykład koszt wyceny biegłych rzeczoznawców. Z punktu widzenia dołożenia przez Ciebie wszelkich starań, by ograniczyć ryzyko związane z przejęciem długów spadkodawcy, wydaje się, że bardziej wskazanym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do sądu o przygotowanie spisu inwentarza przez komornika, ale trzeba liczyć się wtedy z kosztami, które w niektórych przypadkach mogą być znaczne. Pamiętaj, że dokument urzędowy ma przewagę nad dokumentem prywatnym. Co więcej, komornik ma większe środki prawne do pozyskania informacji o sytuacji finansowej spadkodawcy, aniżeli Ty jako spadkobierca. Jakie inne działania możesz podjąć, by ograniczyć lub wyeliminować ryzyko odziedziczenia długów? Przede wszystkim warto zacząć od przeszukania wszelkich dokumentów spadkodawcy. Sprawa jest prostsza, gdy znasz bardzo dobrze spadkodawcę i wiesz na przykład, gdzie trzyma dokumenty. Gorzej to wygląda, jak nie masz o tym bladego pojęcia. Pamiętaj, że pomimo tego, że znajdziesz określone dokumenty świadczące o aktywnych zobowiązaniach spadkodawcy, nie jest to 100% informacja o wszystkich możliwych jego długach. Może się okazać, że dokumenty, które znalazłeś, to tylko potwierdzenie na część zobowiązań. Możesz oczywiście szukać odpowiedzi bezpośrednio w instytucjach finansowych. Jednak w praktyce może się to okazać nietrafionym pomysłem, dlatego że tak naprawdę nie wiesz, gdzie spadkodawca zaciągnął zobowiązania i czy w ogóle. Zatem szukanie odpowiedzi będzie żmudne i najprawdopodobniej bezowocne. Wobec tego bardziej wskazane wydaje się być poszukanie informacji w dostępnych bazach kredytowych, takich jak BIK, BIG, KRD czy ERIF. W tym przypadku jest szansa na uzyskanie potrzebnych informacji, jeśli powołasz się na prowadzone postępowanie spadkowe wraz z dołączeniem aktu zgonu spadkodawcy. Może zdarzyć się też tak, że otrzymasz odmowę przekazania informacji o długach spadkodawcy ze wskazaniem, że informacje z rejestru mogą być przekazane dopiero w momencie, gdy przyjmiesz spadek. Dodatkowo od 2016 roku funkcjonuje centralna informacja o rachunkach prowadzonych w bankach i SKOK-ach. Prowadzi ją Krajowa Izba Rozliczeniowa. Jest to rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ono ułatwienie dla spadkobiercy, który dąży do uporządkowania spraw finansowych zmarłego spadkodawcy i tym samym chce dowiedzieć się, czy i gdzie posiadał on rachunki. Cała procedura uzyskania informacji jest prosta. Jeśli chcesz uzyskać taką informację, zgłaszasz się do dowolnego banku lub SKOK-u z informacją, że chcesz uzyskać dane z centralnej informacji o rachunkach spadkodawcy. W ciągu kilku lub kilkunastu dni otrzymasz zbiorcze zestawienie o wszystkich aktywnych i nieaktywnych rachunkach zmarłego. Pamiętaj, że bank może naliczyć za tę usługę opłatę, ale będzie ona nie wyższa niż koszt wygenerowania takiego zestawienia. Co ważne, będą to informacje o prowadzonych rachunkach bez rozróżnienia na rachunki kredytowe. W związku z tym, w kolejnym kroku powinieneś się udać już do konkretnego banku i tam dowiadywać się o dalsze szczegóły produktów posiadanych przez zmarłego. Podsumowując, myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego, że nikt nie chce dziedziczyć czyichś długów.
Zrozumiałe jest więc, że w momencie, gdy w grę wchodzi spadek, jedną z pierwszych emocji może być obawa, czy wraz ze spadkiem nie odziedziczymy kłopotów finansowych wynikających z konieczności pokrycia zobowiązań spadkodawcy. W tym materiale omówiliśmy dostępne sposoby na poradzenie sobie z tym problemem. Mamy nadzieję, że wiesz już, co robić, by nie odziedziczyć długów spadkodawcy. W kolejnym odcinku z cyklu Dziedziczenie długów powiemy o rozwiązaniu, dzięki któremu można uzyskać środki finansowe po zmarłym posiadaczu rachunku z ominięciem prawa spadkowego. Już teraz zapraszamy Cię do obejrzenia wideo, co to jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Do zobaczenia.